Dziękuję za zaproszenie do wzięcia uwagi w tym nowym przedsięwzięciu. Chociaż można powiedzieć, że my czasami zastanawiamy się, czy jest o czym mówić, bo niemal zaakceptowaliśmy ten fakt, że wszyscy mają próchnicę i no niestety próchnica, choroby przyzębia są jednym z najbardziej powszechnych obciążeń zdrowotnych na całym świecie. Są również powodem cierpienia, obniżenia jakości życia, ale tak nie musi być. Nie jesteśmy na próchnicę skazani, można i trzeba przeciwdziałać i my wiemy jak. Tutaj już pan redaktor we wstępie wspominał o różnych statystykach. Oczywiście dysponujemy licznymi badaniami, które dostarczają nam informacji na temat stanu zdrowia jamy ustnej. Są badania nasze, krajowe, europejskie, światowe. W Polsce mamy monitoring zdrowia jamy ustnej od 1997 roku. Pod koniec zeszłego lata był opublikowany również raport NIK-u na temat opieki stomatologicznej, także tych danych mamy faktycznie sporo. Również innym badaniem niż takim tylko epidemiologicznym jest badanie Eurobarometru opublikowane przez Komisję Europejską, które było badaniem ankietowym oceniającym samoocenę i świadomość mieszkańców Starego Kontynentu. Nie było to dokładnie tak jak w prezentowanym tutaj quizie, ale to też są cenne informacje, nie tylko badania naukowe, epidemiologiczne, ale obraz subiektywnej oceny i świadomości Europejczyków. I tutaj w tych badaniach niestety są smutne informacje, że zaledwie 41% Europejczyków posiada wszystkie zęby naturalne. Również Europejczycy nie odwiedzają stomatologów. Niecałe 60% odwiedza swojego stomatologa raz na rok. Nasze badania polskie pokazują podobne dane. I co najsmutniejsze, wśród trzech głównych powodów unikania wizyty u lekarza dentysty są właśnie przede wszystkim lekceważenie znaczenia problemów jamy ustnej, jak również błąd myślenia, że jak mam sztuczne zęby, bo nie mam własnych, to nie mam po co chować. Natomiast kosztowność leczenia czy dentofobia okazały się tutaj stosunkowo nieistotne. I to jest właśnie dla nas najważniejsze, to lekceważenie wagi problemów jamy ustnej i to jest zagrożenie dla samych pacjentów, a dla nas jako lekarzy jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie, że musimy edukować społeczeństwo, bo wciąż słyszymy, że to tylko zęby, że to jest coś nie aż tak istotnego, że to jest tylko kwestia pragmatyczna, żeby było czym żuć, albo kwestia kosmetyczna, żeby było czym się uśmiechać. A tak naprawdę najważniejsze jest, że stan zdrowia jamy ustnej wpływa na cały organizm, a nieleczone zmiany chorobowe mogą powodować i prowadzić do poważnych schorzeń ogólnoustrojowych. I właśnie między innymi ta misja edukacyjna i promocji zdrowia jamy ustnej jest główną misją Światowej Federacji Dentystycznej, do której Polska Izba Lekarska i PDS też należą i również ta federacja współpracuje z innymi organizacjami, realizując te cele edukacyjne i również FDA ustanowiła Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Właśnie dzięki staraniom stomatologów zrzeszonych w FBI o znaczeniu zdrowia jamy ustnej mówi się podczas światowych wydarzeń zajmujących się zdrowiem i to naprawdę na wysokim szczeblu. Między innymi Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło rezolucję zgłoszoną przez FBI apelując o poprawę zdrowia jamy ustnej na całym świecie. Podkreśla się, że właśnie zdrowie jamy ustnej jest wyznacznikiem zdrowia ogólnego i jakości życia i ma ogromny wpływ na dobrobyt i ekonomię państw. I tu należy o tym pamiętać, że właśnie zaniedbania w obrębie jamy ustnej przekładają się również nie tylko na aspekt zdrowotny, ale również na aspekt ekonomiczny i nie tylko pod kątem kosztów leczenia stomatologicznego lub leczenia ogólnego powikłań, ale również są powodem cierpienia i ten ból często może być też przyczyną absencji w pracy, w szkole i pod tym kątem też należy na to patrzeć. Kolejne ważne wydarzenia dotyczące zdrowia jamy ustnej na wysokim światowym poziomie to 7
Światowa Konferencja Promocji Zdrowia Buchalska, która również kładła nacisk na zachowania zdrowotne. I warto o tym pamiętać, że sprawa nie jest przegrana. Jeżeli mamy złe nawyki, to można i trzeba je zmieniać. Również podkreślano na tej konferencji, że szkoły są właśnie najlepszym miejscem do wyrównywania różnic w świadomości, edukacji, dostępności i właśnie szkoły są tym najwłaściwszym miejscem, aby angażować się w działania promocyjne. I to nie jest obowiązek tylko lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia jamy ustnej, ale również nauczyciele, czy wcześniej w przedszkolu opiekunowie dzieci powinni być zaangażowani w kreowanie właściwych postaw prozdrowotnych. Działania stomatologów zostały dostrzeżone przez panią dyrektor generalną Światowej Organizacji Zdrowia i ona współpracuje z FBI i podkreśla, że właśnie stomatologia jest tą pionierską wręcz dziedziną w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Również kolejne działania FBI skupiały się na uświadomianiu, że choroby jamy ustnej powinny być kojarzone z czterema głównymi chorobami niezakaźnymi, które, jak zgromadzeni tutaj przynajmniej lekarze mają świadomość, są głównymi przyczynami zgonów na świecie. A właśnie choroby jamy ustnej mają wspólne czynniki ryzyka i powinny być włączone w zintegrowany plan leczenia, aby wspólnymi siłami lekarze stomatolodzy, lekarze innych specjalności pracując razem mogli temu przeciwdziałać i osiągnąć ten cel, czyli wizję świata wolnego od obciążeń możliwych do uniknięcia chorób niezakaźnych. Również tegoroczne, świeże, niedawno temu zakończone w maju Światowe Zgromadzenie Zdrowia, które co prawda obradowało na temat spożycia cukru, ale również przy tych debatach i przyjętych stanowiskach podkreślano, jak jest to ważne, istotne w walce z chorobą próchnicową. I tutaj również wypowiedzi szefowej WHO odnosiły się do stomatologii i do zagadnień dotyczących próchnicy jamy ustnej. Tych wydarzeń i światowych, i europejskich dotyczących rangi znaczenia zdrowia jamy ustnej jest wiele. Są tu wymienione niektóre z nich, które ostatnio odbyły się na przykład podczas różnych debat w Parlamencie Europejskim. I też można, no nie mówimy tylko o dzieciach, oczywiście staramy się jak najbardziej angażować i pomagać dzieciom, ale pamiętajmy, że jesteśmy w Europie, w społeczeństwie starzejącym się i problemy osób dorosłych są również poważne i również dotyczą obrębu głowy, szyi, są to schorzenia onkologiczne, jest to również wysokie bezzębie, bo na przykład w Polsce przeciętny Polak powyżej 65 roku, co drugi nie ma własnych zębów. Także ten problem jest naprawdę znaczący. Właśnie również podczas tych debat w Parlamencie Europejskim dotyczących zdrowia jamy ustnej opublikowano raport Stan zdrowia jamy ustnej w Europie i on dokładnie wylicza, ile w 2012 roku Unia wydaje na leczenie stomatologiczne, jak również podaje, jakie są prognozy na przyszłość. Więc ten aspekt ekonomiczny jest również silnym czynnikiem motywacyjnym do podjęcia działań profilaktycznych. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, ile korzyści może przynieść wizyta w gabinecie dentystycznym. To jest również szansa na wykrycie innych problemów zdrowotnych w przypadku chorób ogólnoustrojowych, które mają ustną manifestację i można je zaobserwować w trakcie wizyty. Ale my jako lekarze stomatolodzy możemy pomóc tym pacjentom, którzy do nas się zgłoszą. Możemy im pomóc zarówno w leczeniu, jak i w kształtowaniu postaw prozdrowotnych. Niestety problem jest to, od czego zaczęłam, tej niskiej świadomości, niskiej zgłaszalności. Jesteśmy od tego, żeby służyć naszym pacjentom, ale ta świadomość
i postawy prozdrowotnej, również odwiedzania gabinetów stomatologicznych, mimo że subtelnie rośnie, jeszcze nie jest satysfakcjonujący. Dziękuję serdecznie za uwagę.